Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zapraszam na fantastyczną partię mojego ulubieńca, jednego z ulubieńców szachowych. Aleksander Griszczuk. Przesympatyczny człowiek, w wywiadach naprawdę um, da się lubić, jeżeli oglądaliście jego jakieś wywiady, no, człowiek bardzo sympatyczny, um, no i piekielnie, silny szachista, który w swojej karierze osiągnął już ranking 2800 ponad. Um, w 2014 roku właśnie na olimpiadzie w Tronej co rozegrał, no myślę, że bardzo ciekawą partię niczym Michał Tal, dużo poświęceń tutaj było znaczy dużo, no nie tyle co może w partiach Tala ale kombinacje były dosyć ciekawe jego przeciwnikiem był Anton Filipow uzbekistańczyk i zapraszam serdecznie Arcymisz oczywiście, zapraszam do analizy. Tutaj przejdźmy od razu do rzeczy. D4 skoczek F6, C4, E6. Griszczuk zwykle D4 również grywa, grywa różne rzeczy, ale D4 to jest chyba jego główny ruch, skoczek F3 i goniec na B4. Ta struktura właśnie czarnymi pojawia się bardzo często teraz we współczesnych czasach, przynajmniej ja spotykam to często. No i to jest taka nimcowiczowe otwarcie, aczkolwiek teraz to się nazywa trochę inaczej, Bogo Indian Defense, ale ja tutaj nie przykuwam dużej uwagi do nazw, myślę, że to nie jest aż tak bardzo istotne. Arcymistrzowie również, z tego co wiem, nie wszyscy dobrze się znają na, na nazwach, ale to nie o to chodzi. Tak naprawdę oczywiście dla Totalnych maniaków szachowych, perfekcjonistów. W nazwach można się oczywiście w tym odnaleźć. Moi drodzy, w tym wypadku tutaj jest szach, jak widzimy. No i teraz trzeba sobie z tym jakoś poradzić. I są opcje: można zagrać gońcem, to jest jedna z opcji, można zagrać skoczkiem, to jest druga opcja. Trzecia to skoczek na C3. Którą opcję wybieramy? No, każda z nich jest prawidłowa. Tutaj Griszczuk zagrywa skoczkiem na D2, Roszada ze strony czarnych, No i A3. Tak po prostu chcemy tego gońca szybko stąd wygonić. No i teraz pytanie jest takie, co zrobił czarny. No, bo czarne mają do wyboru albo wybić skoczka, co pewnie białym się będzie bardzo podobało, gdyż para gońców zostanie właśnie po stronie białych. No ale też jest druga opcja, którą właśnie wybiera tutaj arcymistrz z Ubekistanu zagrywa gońcem na S7. I to nie jest złe posunięcie, to jest teoria. I zobaczcie, że tutaj Griszczuk od razu zagrywa E4. Wygląda to bardzo zacnie. Myślę, że większość osób początkujących, grając te pozycje na przykład czarnymi, mogłaby się wystraszyć. Tylko tutaj, moi drodzy, zaznaczam, ja na chwilę sobie obrócę. Zobaczcie, wygląda to generalnie tak no, pozornie, strasznie, bo te centrum idzie bardzo mocno, ale trzeba sobie z tym jakoś próbować radzić i próbować grać w szachy tak troszeczkę mm, agresywnie. Tutaj dobrym ruchem jest teraz ruch D5, który to centrum szarpie, i to jest bardzo ważne. Po tym posunięciu, tutaj gryszczuk zagrywa posunięcie E5 i skoczek zagrywa na. D7 Jasne, że tutaj istnieją takie opcje jak skoczek na przykład na E4, ale białe by się tym ładnie zajęły, grając na przykład Hetmanem na C2, podważając tego skoczka absolutnie tutaj białymi. Nie trzeba od razu wybijać pionków w centrum, można to wyczekiwać i podważać. Figurę, która byłaby w centrum, ale w partii nastąpiło to zagranie. Koniec na D3, czyli wyprowadzanie kolejnej figury, i to jest bardzo fajne, proste, oczywiście, zagranie w tym układzie. Bo zobaczcie, skoczek z D2 nam teraz bardzo. Pomaga w jednej bardzo ważnej rzeczy. Ciekawy jestem, czy wiecie w jakiej. Otóż, jak goniec sobie zagrywa na D3, i teraz pionek by wybił tego pionka na C4, to nie gońcem, oczywiście, tylko skoczkiem wybijamy. Dzięki czemu tutaj nie tracimy białymi żadnego tempa. C5 ze strony czarnych. Hetman C2, i zobaczcie, jak zachowuje się Griszczuk. Bardzo ładna gra, podoba mi się z tego względu, że to jest oczywiście teoria, ale tutaj osoby początkujące mogą nie wiedzieć, jak się zachować, bo widząc takie piony, które od razu są w centrum atakowane, to chce się je zbić. No, taki jest pewnie pierwszy odruch, ale Hetman C2 z gońcem tutaj zobaczcie, ładnie kontroluje pole H7 i to jest ważny strzał. No i trzeba tutaj czarnymi jakoś się zachować. Przy okazji zobaczcie, że jak pionek wybije na D4, zawsze skoczek to kontroluje. Jak pionek wybije na C4, to ten skoczek kontroluje na C4, więc tu wszystko gra. H6 ze strony właśnie czarnych, Roszada Griszczuk stawia na rozwój figur, na kończenie. Rozwoju. To jest myślę, że powielane już w moich tutaj analizach bardzo mocno i będę to przypominał wiele razy, jeszcze aż do znudzenia. Myślę, że to się przydaje, jak się powtarza, powtarza i jeszcze raz powtarza. Moi drodzy, przypominam cały czas: wybicie, wybicie. Skoczki są tutaj na straży. Skoczek zagrywa na C6 i teraz jest dużo możliwości. Teraz można na przykład pionka wybić na D5, pionek wybija i sobie grać dalej, rozwijając figury. Lecz Griszczuk postanawia zagrać troszeczkę inaczej, zagrywa skoczkiem na B3. Taki ruch poniekąd mi się nieco mało, mało mi się podoba, aczkolwiek jest zrozumiały. No bo ten skoczek na B3 on tutaj nie ma na celu, żeby wybić pionkę na C5, powiedzmy, tylko żeby bronić właśnie pionka D4. A przy okazji, co jest bardzo ważne, wypuszczamy gońca do akcji. W tym wypadku tutaj czarne zbiły pionkę na D4. Ale co by było po wybiciu na C4? No, sytuacja jest myślę, że prosta, bo trzeba odbić piona gońcem. Pionek na przykład jakby wybił na D4 w tym wypadku i zobaczcie co się dzieje. Te skoczki w tym momencie mają opcję wybicia piona na E5. No taka bardzo ciekawa gra środkowa można powiedzieć. Ale białe grają hetmanem na E4 z bardzo prostym planem. No bronimy piona na E5. Przy okazji gramy sobie za chwilę gońcem na D3 i chcemy dać mata. Nie ma nic prostszego w tym układzie. To oczywiście istnieją jakieś tam opcje, jak F5, wbicie w przelocie, otwiera grę e, i tak dalej. Myślę, że białymi gra się to bardzo komfortowo. W tym wypadku, jak już wspomniałem, pionek wybił na D4 i teraz wisi pionek na E5. Co robić? No właśnie, no bo chce nam się tutaj w zasadzie tego pionka na D4 wybić, ale nie musimy tego robić, bo wieża zagrywa na E1 i to jest ważne, że arcymistrzowie nie od razu. Grają pod dyktando przeciwnika. Nie tylko, oczywiście, arcymistrzowie, uczymy się tutaj od nich takiej gry na rozwój figur wieża. Broni, piona, kolejna figura w grze. Hetman zagrywa na B6 broniąc pionka. No, wydaje się to logicznym zagraniem. Zobaczcie co, Greg Griszczuk? Goniec F4 wzmacnia punkt E5, ale to głównie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wypuścić wieżę do gry. I cały czas zobaczcie, pion więcej po stronie czarnych, ale to nie ma kompletnie. W tym wypadku, że znaczenia, gdyż ten pion prędzej czy później jest w stanie, no jesteśmy w stanie go wybić. Posunięcie A5. No właśnie, tutaj białe, czarne sprytnie grają pionem, żeby łapać przestrzeń na skrzydle hetmańskim i próbować grać na przykład A4, żeby wypędzić tego skoczka. I co gra Griszczuk? Absolutnie nie A4, bo tu tracimy bardzo ładne pole na B4, więc wyprowadzamy kolejną figurę. No zobaczcie, to właśnie nabiera wszystko tempa i rumieńców. I teraz. Czarne grają skoczkiem na C5, ale wspomniany ruch musimy sobie szybko przeanalizować, to jest błyskawica. Zobaczcie po tym posunięciu, jak zagrać. No, czy można zbić tupionka na D4? E, trzeba sobie zadać to pytanie. Otóż myślę, że większość się już zaczyna domyślać, e, bić można. Po tym wybiciu, jakby skoczek wybił, wybijamy. No, a jak wybije nam Hetman skoczka i wydawałoby się, że mamy figurę mniej, no to jest niespodzianka. Można sobie zatrzymać film. To dla, głównie dla osób początkujących i jest to ruch, mianowicie goniec H7 z szachem. W następnym ruchu zbijamy Hetmana. No, na tym polega cała tutaj układanka w tej pozycji. E, wieża D1, bardzo sprytne posunięcie e, i teraz po skoczku C5 Griszczuk postanawia po prostu wymienić. Tu już ma konkretny plan. Po tym posunięciu Hetman E2. I zobaczcie, ten ruch Hetman E2 e, powoduje to, że nie chcemy wymiany Hetmanów białymi, bo białymi chcemy atakować króla przeciwnika. To jest zrozumiałe. Te gońce e, na to wskazują przede wszystkim żeby tu atakować. No i ten plan jest teraz też taki, że jak na przykład będzie wybity pionek, no to wybijamy tutaj oczywiście gońcem na C4. Potem Hetman E4, goniec wraca i cały czas to samo próbujemy zrobić na H7. Zaatakować króla wieża, zagrywa na D8. I teraz Gryszczuk zagrywa takie posunięcie. Hmm, Klasyczne w ataku bym powiedział, ale to jest głębsza sprawa. On tutaj przeanalizował sobie sprawę i jeszcze tę pozycję bardzo, no, może bardzo daleko, to nie wiem, ale na pewno dalej niż przeciwnik i zagrał posunięcie H4. No, wydaje się, że taka strata tempa. No bo co ten ruch daje tak naprawdę no przede wszystkim nie pozwala na zagranie g5 tylko, że czarne jakby chciały to od razu by ten ruch zagrały ale to by bardzo króla osłabiło i nie skończyłoby się to dobrze na pewno przy takich gońcach strzelających, strzelających w obóz króla Potem po tym posunięciu nasze słynne zagranie moi drodzy tutaj czarne zagrywają królem na f8 i widzimy tutaj pewną rzecz, że już po 17 ruchu czarne y, wiedzą, że jest źle. Dlaczego król f8 jest tym ruchem, które zagrały tutaj czarne? Po co? No już to już tłumaczyłem przed chwilą. Cały czas mamy tutaj plan za chwilę, żeby zagrać hetmanem i grać na h7, więc król się ewakuuje. Oczywiście ten pionek musi najpierw wybić. Po tym posunięciu wieża na c1 hetman wrócił na b6 i pionek wybił na d5. I wbrew pozorom, zobaczcie teraz, co tutaj zrobić, bo mm, czy pionkiem wybić, czy wieżą wybić? Jeżeli wybijemy wieżą, e, to sprawa jest prosta. Hetman E4 i partia się kończy. No więc e, pewnie dobrze już wiemy wszyscy, że trzeba wybić pionkiem. A jeszcze bardzo ważna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to pionek D4. Wbrew pozorom, właśnie on. Tutaj pomaga białym, tak naprawdę, bo blokuje troszeczkę czarne figury i nie mają te figury, jak się na przykład wymienić. Po tym posunięciu białe zagrały, właśnie, no właśnie, białe zagrały teraz. No, posunięcie kozak, niczym Michał Tal, moi drodzy, zatrzymujemy sobie materiał, spróbujmy znaleźć posunięcie Aleksandra Griszczuka. Otóż to posunięcie to. Skoczek g5. No i teraz widzimy cały sens tego posunięcia h4. Podstawienie figury pod piona. No ale to jest e, wszystko przemyślane. To jest e, ofiara, którą no, raczej przyjąć trzeba, gdyż w następnym ruchu gramy sobie na przykład hetman h5 i mocno atakujemy pionka f7 i tu się robią naprawdę ogromne problemy e, dla czarnych. W tym wypadku tutaj e, czarne zbiły skoczka. E, jeszcze wspomnę, że na przykład goniec E6 mogłoby być zagrane, no ale tutaj myślę, że po wybiciu Hetman zagrywa na H5 i sprawa jest dosyć prosta. E, goniec G6, żeby tutaj trzymać jeszcze króla i próbować tutaj wybić na H6 proste plany. Hetman G6 i tak dalej. Wszystko jest e, myślę, że dosyć łatwe. Po wybiciu e, w tym wypadku, Hetman H5. Nie ma czasu na ratowanie kolejnych figur. Widzimy, że po tym zagraniu no, bardzo, miły dla, bardzo miły dla oka mat na H8 e, grozi. Więc po tym ruchu król zagrywa na E8. I teraz można sobie powiedzieć, po co czarne zrobiły roszadę, skoro król i tak się znalazł na polu E8. No ale tak wynikło z pozycji. Grać dalej trzeba. I teraz Griszczuk przystępuje do kolejnych ofensywnych działań. Znowu proponuję zatrzymać materiał, poćwiczyć taktykę. Otóż, moi drodzy, jaki ruch wykonały białe? Białe zagrały. E6. Jasne, że tak, bo jest konkretna groźba. Mat na F7, więc figura się nie liczy. Goniec zagrał na E6. I co trzeba zagrać? No, oczywiście, kolejne poświęcenie. To już jest dosyć proste, wybić nie wolno. A tutaj są groźby naprawdę bardzo poważne. W tym wypadku tutaj czarne wybiły gońca i widzimy, że jednak białe mają figurę mniej. I pytanie, czy widać teraz atak na króla? No bo. Na przykład, przepraszam najmocniej, no bo na przykład, jakby tutaj Hetman zagrał na H8, to królidzie na D7 i czarne są w domu. Wygrana czarnych jest tutaj już przesądzona, ale Griszczuk zagrywa jedyny ruch w partii teraz, który daje y, szansę na zwycięstwo i ogromną przewagę, tak naprawdę. Ten ruch moi drodzy, zawsze sobie zatrzymać można materiał. Uwaga, koniec F5. Bardzo ładne posunięcie. Z prostą, że tak powiem, obroną i atakiem jednocześnie, bo chodzi o to, żeby król nie poszedł na pole d7, bo ta wieża z odsłony zawsze ma opcję tego króla atakować. No, goniec ma opcję atakować tego króla, więc goniec f5 to jest kluczowe posunięcie. No, tutaj czarne zagrywają g6. Zobaczcie, tutaj wisi, tutaj wisi, tutaj wisi. Wszystko podwisa, figura mniej jak grać dalej. Otóż w tym momencie znowu tutaj trzeba włączyć tryb taktyki. Myślę, że ruch dosyć prosty. Uwaga, wieża zbija na G6. Zbity pionek, a goniec nie pozwala uciec królowi. No i okazuje się, że po wybiciu, tak nie poszło jeszcze, ale po wybiciu jest prosty, prosty mat w trzech posunięciach. Można sobie oczywiście go poszukać. I jest to wybicie na G6, Król na f8 i pogoniec e6. Nawet nie trzeba dawać szacha. Grozi mat w jednym ruchu. Jest on nieunikniony. W tym wypadku po wieżach g6 hetman zagrał na c7. No i tutaj białe wprowadzają ostatnią figurę do gry. To mi się niezwykle podoba w tej partii tutaj Griszczuka, wieża e1. Wzmocnienie. Ta wieża już na linii e jest Kosmiczna i można tutaj ładnie zaatakować. W partii po wybiciu jest mat. W dwóch posunięciach moi drodzy, myślę, że bardzo łatwy. Hetman H8 szach, królew 7 e, no i goniec na E6 z matem. E, bardzo ładna partia Aleksandra Griszczuka. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że coś dla Siebie z tej partii wyciągnęliśmy. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.